Lex Talk. Rozmowy o urodzie i nie tylko. Lex Talk. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest ze mną Marcin Nierubiec, polski kompozytor, autor piosenek, a także dziennikarz radiowy. Cześć Marcin. Cześć Paulino, witam Cię serdecznie. Bardzo miło jest mi Ciebie gościć. Proszę, powiedz mi, skąd u Ciebie wzięła się pasja do muzyki? Czy to jest coś, co zaczęło się już w najmłodszych latach, czy może trochę później odkryłeś tą swoją pasję? To jest dokładnie tak, jak mówisz, już od takich dziecięcych lat to się zaczęło. Miałem 10 lat, kiedy moi rodzice zapisali mnie na zajęcia do ogniska muzycznego z pianina, ale właśnie zamiast ćwiczyć te różne gamy i pasaże na pianinie, zawsze improwizowałem, komponowałem, także ta pasja się stąd wzięła. No i muszę powiedzieć, to było bardzo szczere, bo często chłopcy chcą być piłkarzami, nie wiem, chcą być fotografami, no, czy na przykład strażakami. Ja zawsze chciałem być kompozytorem, także tutaj jestem konsekwentny. Nie wiem, czy jestem dobrym kompozytorem, czy złym, ale na pewno jestem prawdziwym, bo to jest prosto z serca. Mhm. A powiedz proszę, wolisz komponować, czy pisać teksty piosenek? No zdecydowanie bardziej komponować, bo tych tekstów było dużo mniej, też były. Kiedyś na przykład napisałem taki fajny tekst dla Bogdana Łazuki i dla Miki Urbaniak. Mika Urbaniak, kiedy ten tekst musiał powstać, była na Wyspach Kanaryjskich. Ja akurat byłem w Barcelonie, także będąc na wakacjach w Barcelonie, musiałem szybko ten tekst w ciągu godziny napisać i wysłać do studia, do Warszawy, właściwie do Milanówka, ale się udało, także często trzeba po prostu działać szybko. Przyjaźnię się też z bardzo znanymi tekściarzami, z Markiem Dutkiewiczem, który napisał Jolka, Jolka, pamiętasz, i inne hity, Jackiem Cyganem, którego chyba nie trzeba przedstawiać, czy Grażyną Lińską, której hit Hałup Welcome tu wszyscy znamy. I oni też mi mówili, że często jak się pisze tekst, trzeba działać szybko i to jest takie zamówienie typu na wczoraj. Na przykład Marla Rodowicz zadzwoniła kiedyś do Jacka Cygana, miał dokładnie jeden dzień, proszę Państwa, jedną dobę, żeby napisać słynnych Łatwopalnych po śmierci Agnieszki Osieckiej. To się pięknie udało, ale to są bardzo krótkie terminy, więc wtedy to natchnienie po prostu musi przyjść szybko. Mm-hmm. No tak, i trzeba być bardzo kreatywnym przy tym, tak, prawda? Tak, także to też na pewno z biegiem czasu jest łatwiej, ponieważ człowiek ma coraz więcej doświadczenia, więc im więcej tych piosenek jest napisanych, im więcej książek, im więcej różnych jakichś takich spotkań z ciekawymi ludźmi, no to wtedy też ta kreatywność jest bogata. Natomiast jeśli tylko zamykamy się właśnie na pisanie i komponowanie, czyli żyjemy w takim hermetycznym świecie, no to też nie jest najlepiej, więc myślę, że lepiej być otwartym na świat i to, co nam życie przynosi. Mhm. A powiedz mi proszę, jakie cechy według Ciebie powinien mieć dobry kompozytor? No to jest bardzo ciekawe pytanie i takie szerokie. Myślę, że przede wszystkim powinien być pasjonatem swojej pracy, czyli rzeczywiście niezależnie, czy są dobre momenty, czy złe, bo w każdym zawodzie, nawet jak ktoś jest prawnikiem, czy na przykład pracuje właśnie w takiej klinice pięknej, tak jak tutaj, no wiadomo, czasem tych klientów jest mniej, czasem jest więcej, natomiast musi być pasjonatem, bo bez tego po prostu nie da rady. Także to jest ta główna cecha. Natomiast też musi żyć muzyką. Ja na przykład staram się chodzić na dużą ilość koncertów, bardzo różnych, i jazzowych, i popowych, ale też staram się słuchać bardzo różnej muzyki, to na pewno pomaga i to inspiruje. I to na pewno jest cecha dobrego kompozytora, że nie pisze całe życie z jednej smutnej ballady, bo wszyscy by już po prostu mieli tego dosyć, tylko stara się pisać bardzo różne piosenki w różnych stylach. Także trzeba być otwartym, żeby być dobrym kompozytorem i słuchać innych właśnie muzyków i też innych kompozytorów. Mhm. No dobra, a powiedz mi proszę, czym według Ciebie kompozytor może się inspirować oprócz właśnie takich wydarzeń kulturalnych, jak wymieniłeś, czyli koncertów, jakichś takich sztuk teatralnych, czy jest coś innego na przykład, co może też dać do myślenia i dać tą taką wenę twórczą? Tak, no często właśnie wśród kompozytorów, czy tak jak mówią Amerykanie, songwriterów, czyli piszących piosenki, jest coś takiego jak storytelling, czyli po prostu opowiada się historię. I często spotkanie z inną osobą i historia, czy miłosna, czy jakaś taka życiowa, zwłaszcza jakieś takie ciężkie historie są w cenie, no bo jak weźmiemy te wszystkie hity, na przykład z lat 90. czy późniejszych, typu Żałuję, że Cię znałam, Eweliny Flinty, albo wszystkim dobrze znane. Wszystkie znane, prawda, albo Na kolana, prawda, Kasi Cerek-Miskiej, są takie dosyć ciężkie przeżycia i wtedy właśnie jest trochę takie girl power czy man power, w zależności jak jest wykonawca. No bo często jak komuś jest po prostu fantastycznie, no to piosenki nie pisze, tylko chodzi sobie na randki do parku z daną osobą. A jeśli jest źle, no to wtedy właśnie jest cierpienie, płaczemy, czemu ta osoba się nie odzywa, czemu zniknęła i tak dalej. I wtedy powstają piękne piosenki, tak jak chociażby Beatlesów Yesterday, więc myślę, że historie innych ludzi, ja jestem w ogóle
bardzo ciekaw innych ludzi, bardzo lubię rozmawiać z różnymi osobami w różnych zawodów. Mam na przykład taką piekarnię koło swojego domu na Sadybie i na przykład niedawno piekarz mówił mi, że jest duży problem na przykład z pracownikami, ponieważ nie chcą pracować. No i to była taka dosyć długa dyskusja i okazało się, że trafił do niego na przykład jakiś filmowiec, który na przykład chciał kręcić jakiś film dokumentalny o pieczeniu ciasta, ale w efekcie miał jakieś zupełnie niewiarygodne wspomagania finansowe, więc też może z tego kiedyś powstanie piosenka o filmowcu, który został piekarzem, więc wszystko jest możliwe. I często na przykład takie osoby, które wydawałoby się nic się na przykład takiego, co nas zaskoczy, nie wydarzy, się wydarza. I są na przykład niesamowite przypadki. Ja kiedyś miałem taki przypadek, że byłem na stacji benzynowej, nie będę mówił jakiej firmy, ale w drodze na Mazury i była dziewczyna. I ta dziewczyna była bardzo smutna, stała za ladą i nagle wśród tego tłumu właśnie stojący, też tam stałem właśnie, żeby zapłacić za benzynę, taki dosyć dobrze zbudowany dżentelmen właśnie do niej właśnie podszedł i powiedział: słuchaj, ja cię kocham, właśnie takim mniej więcej tekstem, i że w każdej z nich szukałem ciebie. Myślę sobie, Boże, jaki to jest świetny tekst, w każdej z nich szukałem ciebie, no ale tych zdrad musiało być dosyć dużo, więc trochę nie najlepiej. No i później powstała piosenka Dibomba, jeżeli to grzech, to powiedz czemu, w każdej z nich szukałem ciebie. Troszkę to zmieniliśmy wspólnie właśnie z Bartkiem. Ale piosenka jest wielkim, wielkim przebojem i podobno często mężczyźni niestety przepraszają swoje kobiety tą piosenką właśnie za te zdrady. Mam nadzieję, że chociaż jedna zdrada, nie tyle tych zdrad, no bo to trochę obciach. Ale tak w każdym razie powstała ta piosenka, kiedy ten pan właśnie przepraszał tą panią na stacji benzynowej. No tak, czyli inspiracji można szukać wszędzie. Wszędzie, tak. Dokładnie wszędzie po prostu. Się nie ograniczamy. Klinika, stacja benzynowa, centrum handlowe, wszędzie. Okej, okay, dobrze. Marcin, powiedz mi proszę, jakie są twoje największe osiągnięcia muzyczne? Trudno się chwalić i nie lubię się chwalić, ale na przykład 2 lata temu była bardzo przyjemna dla mnie sprawa i taka dosyć podniosła, ponieważ telewizja transmitowała taki duży koncert w związku z 100. rocznicą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 100. rocznicą jego urodzin oczywiście. No i wśród wykonawców, bo to było tylko moje kompozycje do jego wierszy, była Halina Mlynkowa, Kasia Stankiewicz, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk, z którym nagrałem płytę, Alicja Węgorzewska, to tam jeszcze, żeby wszystkich wymienić, Andrzej Lambert, no same jakby gwiazdy, jeszcze Ania Rusowicz, czyli no największe sceny polskiej sceny muzycznej, też orkiestra pod dyrekcją Marcina Majerczyka, który jest szefem muzycznym Marii Radowicz. I to była piękna strona, ponieważ jestem związany z Baczyńskim, bo to samo liceum, co on kończyłem. On, tak jak wiemy, zginął w wieku 23 lat, więc zawsze jakby odwiedzając jego grup na Powązkach, myślę, ile jeszcze mógł wspaniałych rzeczy dokonać. I czuję się jakby takim jego trochę, no, można powiedzieć, dalekim krewnym w tym stopniu, że na przykład w liceum się uczyliśmy dużo o nim, jego żonie, która też niestety zginęła w czasie Powstania Warszawskiego. I myślę, że ta pamięć właśnie o tym pokoleniu jest bardzo ważna. I dzięki temu koncertowi też na chwilę pamięć o nim wróciła i to jest fantastyczne, bo też było bardzo ciężko ten koncert zorganizować, ale mam wrażenie, że on czuwał z góry i nam pomagał w tym koncercie. No i też są inne momenty, na przykład wygrałem festiwal w Opolu z Anią Berycyn, jak był konkurs debiutów chyba 3 lata temu, albo 2, już nie pamiętam. A kilkanaście lat temu też moja piosenka reprezentowała Polskę na Eurowizji, co prawda później było gorzej, bo żeśmy odpadli w półfinale i to była taka klęska, jak zresztą większość tych polskich ekip, ale pierwszy moment był duży, także tych sukcesów było dużo, ale mam nadzieję, że taki największy, największy jeszcze przede mną, kto wie, co się wydarzy w przyszłości. Oczywiście, wszystko przed tobą. A powiedz mi, czy były w twojej karierze jakieś takie momenty albo propozycje współprac, na które po prostu się nie zgodziłeś? Nie wiem, ze względu na przykład na zły wizerunek artysty, bądź coś innego. No muszę powiedzieć, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie wypada, ale są takie na przykład osoby, nie jest ich jakoś tak dużo, bo jestem dosyć otwartą osobą i staram się do każdego podchodzić z otwartym sercem, no które w jakimś tam stopniu po prostu no, nie pasowałyby mi właśnie w sensie wizerunku. Jeśli ktoś na przykład jest taki strasznie, nie wiem, na pokaz, taki trochę nieautentyczny. No właśnie nieautentyczny, z jakąś no, zupełnie nie moją energią, prawda? No to wtedy staram się odmawiać, robię to w sposób grzeczny, ale raczej tam stanowczy. No i są też wykonawcy, którzy bardzo chcą, natomiast ich miłość własna jest tak wielka, że przy bardzo skromnym talencie jest to dosyć przerażające. I na przykład często wtedy jest ciężko z taką osobą rozmawiać, bo na przykład ktoś do mnie pisze, jakiś wokalista lub wokalistka,
no chciałbym z panem pracować. Ja wiem, no może bym posłuchał jakiegoś dema. O nie, nie wyślę panu, bo jeszcze nic nie nagrałem. Ja wiem, to może coś warto nagrać. Nie, nie, od razu single, od razu kariera o pole. Ja wiem, no chwileczkę, no to i na przykład dużo osób się stara, występuje na różnych przeglądach, w domach kultury. Trzeba od czegoś zacząć. Nie, 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 od razu single, idę MTV. Ja wiem, no MTV teraz stawia na programy randkowe, więc jakby w ogóle trochę się spóźniłeś, nie? I no tak, tak dalej. Natomiast no dużo osób jest takich bardzo zakochanych sobie wzajemnością i to jest jakby tak przytłaczające po prostu, bo trzeba mieć sobie dużo pokory, dużo pracy, a i tak mam wiele osób, na przykład czy koleżanek, czy kolegów, którzy bardzo ciężko pracowali przy wielkim talencie i też ta kariera nie była aż taka wielka, jakby się można było po prostu spodziewać. Ale jak mówię, jeśli już z kimś pracuję, to daję z siebie 100%, 120%, a później po prostu albo się udaje, albo nie i to też jest doświadczenie. Mhm. A powiedz mi proszę, czy są jakieś cechy, które wykluczają, żeby zostać kompozytorem? No myślę, że jak ktoś jest niemuzykalny, no to jest duży kłopot. Natomiast no, na pewno są takie cechy, na przykład brak cierpliwości, dlatego że często u kompozytora, to nie tak jak u wokalistki, która na przykład nagrywa singiel, jest znana na całą Polskę, później znika lub nie. Kiedyś była taka Ewa Sonet, miała jedną piosenkę, teraz no niestety tej Ewy Sonet nie bardzo ludzie pamiętają. Taki moment fajnej kariery miał na przykład Bartek Wrona i Just Five, prawda? Na chwilę byli na topie, później zniknęli, więc to się jakby zmienia. Natomiast jeśli ktoś jako kompozytor chce być gwiazdą, no to ja mówię, że w Polsce jest dużo wybitnych kompozytorów, na przykład jest Zbigniew Preisler. A kto wie, jak wygląda Zbigniew Preisler? No chyba nie każdy, prawda? Czy na przykład Jan Kanty Pawluśkiewicz, genialny kompozytor Grechuty i innych artystów, też nie bardzo wiedzą poza Krakowem, jak on wygląda. Więc jeśli ktoś się nastawia, że chce być tutaj gwiazdą, no to bycie kompozytorem na pewno nie jest dla niego i ta cecha by go wykluczała. Natomiast jeśli ma pasję, tak jak mówiliśmy wcześniej, no to jest to cecha, która jest bardzo ważna w przypadku kompozytora. To jest trochę tak jak powołanie, bycie nie księdzem, żołnierzem, no to właśnie kompozytor też ma powołanie, że jest kompozytorem, bo no to jest praca, która właśnie ma te wzloty, upadki. Oczywiście te wzloty wynagradzają absolutnie, bo to jest coś fantastycznego, jak się słyszy swoją piosenkę w radiu, albo na koncercie, albo idąc, tak jak ci kiedyś chyba opowiadałem, właśnie na Mazurach, gdzieś tam przystani się słyszy z jakiegoś tam jachtu, więc to są jakby miłe momenty, ale to są momenty, a tak to jest ciężka praca i człowiek musi no naprawdę dużo poświęcić też życia osobistego, no bo to wszystko wymaga czasu. No tak. No i ta osoba musi być na pewno kreatywna, bo bez tego... Tak, bez tego ani rusz, to prawda. Dokładnie. Powiedz mi, bo ty jesteś też dziennikarzem radiowym. Jak to się zaczęło? Jak ta twoja przygoda dziennikarska, kiedy ona się tak naprawdę zaczęła? Czego? Od czego ty się w ogóle, gdzie to ma swój początek? Tak? Przy okazji pozdrawiamy radio dla ciebie, gdzie pracuje RDC. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. No u mnie się zaczęło dosyć wcześnie, bo przyznam się szczerze, że w liceum, kiedy byłem w liceum maturowego, dostałem zaproszenie do Radia Kontakt Młodych. Wtedy Dwójka, Polskie Radio, zapraszała różne osoby wyróżniające się z olimpiad i nie tylko do takiego programu dla młodzieży. Ja tam poszedłem i to było niesamowite, ponieważ w czasie pierwszego swojego wywiadu spotkałem Roberta Kamyka. I teraz Robert Kamyk jest absolutną gwiazdą dziennikarstwa, jeśli chodzi o muzykę poważną, także to jest super sprawa. Jesteśmy dalej dobrymi kolegami. I właściwie od tego momentu złapałem takiego bakcyla radiowego, natomiast nie marzyłem nigdy o swojej audycji autorskiej, tylko tak się złożyło, że udzielałem w związku z różnymi projektami sporo wywiadów, no i tam w którymś momencie zauważyłem Aleksandra Głogowska właśnie z Radia RDC, którą też pozdrawiam, no i zaproponowała właśnie kierownictwu, żebym prowadził audycję, jakoś ta audycja się w miarę, mam nadzieję, spodobała, bo już od 2 lat ją prowadzę, tam naprawdę dosyć dużo gwiazd gościłem, no i bardzo to lubię, bo to jest zupełnie taki magiczny świat, człowiek ma tak jak tutaj właśnie bezpośredni kontakt z drugą osobą, poznajemy te osoby, jest naprawdę ciekawie i dzięki temu też ja się dowiaduję bardzo różnych historii. Na przykład niedawno miałem okazję spotkać Majkę Jeżowską i udzieliła mi bardzo ciekawego wywiadu. Na przykład zapytałem, jaki mężczyzna może się spodobać Majce Jeżowskiej. I okazało się, że powiedziała, że musi być udany. Ja wiem, co to znaczy. Ona mówi, że musi być po prostu udany. Nieważne, czy będzie robił lody, czy będzie chirurgiem, czy tak dalej, ale musi być udany, bo wtedy jest uśmiechnięty. No to jest jednak... I to jest dobra, i to jest dobra. Odpowiedź właśnie, że musi być uśmiechnięty. I się okazało na przykład, że Majka Jeżowska nie ma na przykład swojego typu mężczyzny, że może być niski, wysoki, ale właśnie musi być z dobrą energią i udany. Myślę, że to jest bardzo
ciekawe. Na przykład nie myślałem, że kobiety w tym, myślałem, że mają swój typ, a tu się okazuje, że na przykład wystarczy facet, wystarczy i nie wystarczy, bo to jest dużo, żeby było dane, ale ta energia jednak jest istotna. No bo co z tego, jak ktoś jest, wygląd ma modela czy modelki, a na przykład jest cały czas skorzkniały, smutny, tak. To myślę, że też prędzej czy później wpadniemy w jakąś depresję, czego nie chcemy i nie życzymy tutaj widzom. Dokładnie. Dokładnie. Dobrze, Marcinie, a powiedz mi proszę, jak o siebie dbasz? Jak się regenerujesz? Czy masz jakieś rytuały zdrowotne? Może coś ćwiczysz? Jak to u ciebie wygląda? Tak, no trochę czuję się nieśmielony, bo jesteśmy w takim pięknym miejscu, gdzie wszyscy dbają i tak dalej, więc ja jestem chyba bardzo skromnym tutaj człowiekiem. Natomiast tak, no na pewno staram się dbać o formę, czyli ćwiczę. Czasem ćwiczę na siłowni, natomiast głównie ćwiczę w domu. Chodzę na basen, nieregularnie, ale chodzę. Natomiast staram się dbać o sylwetkę, ponieważ dosyć długo i dużo siedzę przy pianinie, grając po prostu co dzień lub co drugi dzień, więc muszę jednak ten kręgosłup, prawda, prostować i ćwiczyć. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to robię ćwiczenia z hantlami, z taśmą, pompki. Pompki to chyba jest moje takie ulubione ćwiczenie. Poza tym dbam o siebie w ten sposób, że dbam o sen. Kiedyś miałem problemy z bezsennością, z której na szczęście wyszedłem, natomiast mogę wszystkim polecić właśnie medytację przed tym, że się wyciszamy, włączamy wszystkie komórki, komputery, laptopy i wprowadzamy się w taki stan, po prostu można być rozluźnienia, no i można sobie to odpalić czy z komórki, czy prawda z jakiegoś tam laptopa, jakąś taką medytację czy relaksację, wtedy ten sen jest głębszy, a te 8 godzin, czy chociaż 7, no bo w naszych czasach jest ciężko, a te 8 godzin jest bardzo ważny. I myślę, że na przykład bardzo dużo osób w Warszawie moim zdaniem źle śpi i przez to, że źle śpi, mogą mieć właśnie, nie wiem, podkrążone oczy, zmęczeni mogą być i w ogóle też wtedy psychika siada, więc myślę, że sen jest bardzo ważny. Staram się też zdrowo odżywiać, także ograniczam w tej chwili bardzo mocno mięso, na obiady no niestety jeszcze jem mięso, ale na śniadania i kolacje już nie, żeby tej przetworzonej żywności było mniej. Staram się też chodzić na spacery, żeby spędzać dużo czasu wśród natury, czyli właśnie do jakiegoś ładnego parku. W Warszawie mamy i Wilanów, i Łazienki, i w ogóle Park Skaryszewski, także mnóstwo ładnych miejsc. No i też, żeby mieć w sobie dobrą energię, czyli po prostu na przykład jak ktoś ma sukces, to cieszyć się z tego sukcesu, nie zazdrościć, czyli jakby ta energia dobra wraca do nas. No jeszcze jak dbam o siebie. No staram się też zachować jakąś higienę umysłową, czyli czytać książki, prawda, nie tylko scrollować, prawda, Instagram, chociaż też mi się to zdarza, no wiadomo, każdy jest uzależniony tylko od tych social mediów. No i bardzo dla mnie jest ważny też czas z przyjaciółmi, żeby spędzać z ludźmi, których lubię, którzy też mi dają energię, oni byli w różnych momentach mojego życia, niekoniecznie są związani z branżą muzyczną i oni byli i będą, ja też dla nich zawsze będę. Super. A powiedz mi, oprócz muzyki i dziennikarstwa, jakie masz jeszcze pasje? No bardzo lubię fotografię, co prawda w stosunku na przykład do mojego brata ciotecznego, on się nazywa Michał Ignar, mogą Państwo sprawdzić na Ignar fotografii na Instagramie. Jestem jakby amatorem, natomiast lubię robić zdjęcia, czy znajomym, czy na przykład jakieś zdjęcia natury, na przykład zdjęcia nieba, czy jakieś tam drzew, no i podobno do tego mam jakiś tam talent. Także lubię zajmować się fotografią. Co jakiś czas mi nachodzi pomysł, żeby napisać książkę, ale zawsze muzyka jakby wygrywa. No ale być może kiedyś taka książka właśnie, czy o show biznesie, czy na przykład o jakiejś, nie wiem, innych sytuacjach powstanie. Myślałem o takiej wielkiej love story właśnie, która się dzieje w Warszawie, ale to jeszcze myślę temat na inną opowieść. Albo biografia. Albo biografia, no dobrze. Jeszcze trochę czasu. Jeszcze trochę czasu, tak. Natomiast no, też miałem to szczęście, że spotkałem naprawdę bardzo ciekawe osoby na swojej drodze, bo na przykład jako mały chłopiec spotkałem Władysława Hasiora, takiego plastyka niesamowitego, teraz jest wystawa na Zamku Królewskim, także miałem okazję go osobiście poznać. Poznałem też słynnego pianistę, o którym jest film Romana Polańskiego, czyli Władysława Szpilmana, który na początku mnie skrytykował bardzo, jeśli chodzi o pierwszą piosenkę, później mnie bardzo pochwalił za drugą i w ogóle był bardzo fajny kontakt. Poznałem Wojciecha Kilara, który pracował przecież w Hollywood z Coppolą i tak dalej. Napisałem o nim pracę magisterską, także nawet samych tych osób myślę, żeby niezła była opowieść. No ale myślę, że dopiero jak będę bardzo, bardzo stary, jak dożyję, mam nadzieję, no to wtedy będę takie wspominki sobie pisał. Dobrze, a powiedz mi proszę, bo wiem, że szykujesz duży projekt z Aleksandrem Rawińskim. Tak. Powiedz proszę, czy możesz nam zdradzić jakieś szczegóły? No właśnie, no nagraliśmy właśnie z Alkiem Rawińskim, jeszcze z takim pianistą Miszą Kozłowskim, pierwszą pieśń do słów Krzysztofera Marlowe.
w takim bardzo ładnym studiu Quality Studio w Warszawie na Konwiktorskiej. To jest takie naprawdę super studio, życie, fantastyczna akustyka i fantastyczni ludzie. Także udało nam się nagrać kilka pieśni. Na razie jest pierwsza właśnie już na YouTube, także mogą Państwo sobie ją obejrzeć na moim kanale. No i co do tych pieśni, to są pieśni do słów XVI-wiecznego angielskiego poety i dramaturga, więc już naprawdę te wiersze mają swoje lata, ale nadal brzmią aktualnie. I dzięki tej muzyce, mam nadzieję, i tym słowom przenosimy się na dwór Edwarda II, także jeszcze dawniej, bo to z tego właśnie przedstawienia jest ta cała kompozycja. No i mam nadzieję, że to Państwu się spodoba, bo to jest no, trochę jednak muzyka poważna, czyli właśnie tenor, ale Krewiński, fantastyczny pianista, który teraz został Fryderyka za cykl pieśni Żeleńskiego, także naprawdę tacy, można powiedzieć, snajperzy, jak my tam mówimy. Moja muzyka, także z tego jestem dumny. No i kilka jeszcze innych fajnych projektów się szykuje, ale na razie jeszcze nie chcę o nich mówić, no bo to wszystko w toku. Na pewno będzie bardzo ciekawa płyta skrzypaczki Patrycji Piekutowskiej. To będą miasta całego świata, od Abu Dhabi po, nie wiem, chyba Marbeje tam i tak dalej, bo to są miasta, gdzie ona była, podróżowała. Ja w niektórych byłem, w niektórych nie byłem. Na przykład jest takie miasto w Perth w Australii. Też nie miałem pojęcia, że takie piękne miasto jest, ale właśnie jest plan taki, żeby w każdym z tych miast jakiś taki mały występ tej Patrycji był, a to też jest bardzo taka znana skrzypaczka, która pracowała z Krzysztofem Pendereckim, także takim najbardziej bazowanym naszym kompozytorem, już niestety nieżyjącym, którego też przy locie poznałem, prawda, także trochę tych osób poznałem. No i to też myślę, będzie coś ciekawego, bo pierwsza płyta to była My Journey, a to będzie kolejna taka podróż. I co ciekawe, proszę Państwa, zdjęcia na okładkę zrobił Ryszard Horowitz, czyli chyba najbardziej znający fotograf, który mieszka w Nowym Jorku, Polak, 80-paroletni, także taka żywa legenda, no i on tam zrobił właśnie tej Patrycji naszej te zdjęcia. A powiedz proszę, kto jest Twoim idolem? No właśnie, trudne pytanie, bo tych idoli jest przynajmniej kilku. No, zawsze fascynowałem się twórczością Karola Szymanowskiego, takiego kompozytora, który no, żył w latach 30. więc nie miałem niestety okazji go poznać. Ale bardzo te jego utwory do mnie trafiają, zwłaszcza Trzecia Symfonia, Pieśń o nocy, to jest taki utwór niesamowity, z takimi różnymi kolorami orkiestrowymi. No w ogóle cała jego twórczość, Harnasie i tak dalej. Udało mi się zdobyć autograf głównego tancerza, który w latach 30. grał właśnie w Harnasie, czyli Serge'a Nifara, także to jest takie moje wielkie osiągnięcie, że ten autograf rzeczywiście fizycznie mam. Natomiast jeśli chodzi o innych kompozytorów, to na pewno Tadeusz Berg, który pisał piękne właśnie pieśni. Teraz jak napisałem te pieśni, to wróciłem do jego 4 sonetów miłosnych, wyjątkowo piękna muzyka. Oczywiście Wojciech Kilar, który był właśnie też dla mnie takim rodzajem mistrza, mentora, bo napisałem o nim pracę magisterską, ale też miałem okazję sam na przykład uczyć się prywatnie kompozycji, bo nie skończyłem kompozycji, tylko muzykologię. Romuald Twardowski to był taki mój pierwszy profesor, dosyć taki surowy, ale on na przykład był uczniem Nadii Boulanger, która była w Paryżu najsłynniejszą rzeczywiście kompozytorką no w ogóle XX wieku tak naprawdę, więc fantastycznie, że on był u niej, tak samo jak Kilar, a z kolei później trafiłem do Marcina Barzewicza, który był takim moim prawdziwym mistrzem, rozmawiałem nie tylko o muzyce, ale też o życiu, o kobietach i tak dalej. Także on był niesamowitą osobą, niestety zmarł na COVID w czasie pandemii, ale od niego na przykład też się nauczyłem tego, że nie ma gorszych czy lepszych zleceń, tylko każde zlecenie jest ważne. Jeśli piszemy dobrą muzykę, to prędzej czy później ktoś to doceni. No i też żałuję, że się nie udało właśnie w czasie tej pandemii niestety spotkać z tym profesorem, ale też mam nadzieję, że jest jakoś tam właśnie z góry gdzieś tam dumny ze mnie i z innych swoich uczniów, bo naprawdę miał takie bardzo dobre podejście pedagogiczne, że miał mnóstwo fantastycznych uczniów. Teraz jego, zresztą uczeń jest prezesem ZAIKS-u, Miłoszem Winow, także uczniowie dają radę. Super. A powiedz proszę, jakbyś tak miał dać kilka złotych rad dla osób, które chciałyby zostać kompozytorami znanymi, które chciałyby osiągać sukcesy takie jak Twoje. Powiedz proszę, czy są jakieś takie złote zasady? No właśnie, gdyby były te złote zasady, byłaby łatwiej, ale na pewno, tak jak mówiłem wcześniej... Mojego doświadczenia oczywiście, tak? Tak. Natomiast na pewno ważne jest to, żeby być otwartym, prawda? Czyli słuchać na przykład różnych rodzajów muzyki, bo wtedy jesteśmy po prostu lepszymi muzykami, tak? Jeśli ja bym na przykład słuchał tylko hip-hopu, no to bym robił bity hip-hopowe, tak? Jeśli bym słuchał tylko muzyki poważnej, to by też jakby był w tym świecie muzyki poważnej, ponieważ słucham i hip-hopu, i muzyki poważnej, i muzyki popowej, rockowej. No heavy metal nie jest niestety do końca moją bajką.
Ale oczywiście pozdrawiam wszystkich heavy metalowców. Bardzo lubię muzykę klubową, muzykę chilloutową. Dzięki temu, że jest bardzo dużo tych różnych inspiracji, to człowiek właśnie czuje się jakby tam bogaty wewnętrznie i też może czerpać z tego całego, prawda, dziedzictwa kulturowego, a w tej chwili żyjemy w takich czasach, że naprawdę na Spotify możemy mieć muzykę, nie wiem, z Sahary, no prawie z Grenlandii, no może no, z Grenlandii tam są muzyką, bym nie przesadzał, ale w Islandii na przykład jest potężna grupa fantastycznych muzyków, także to jest taka jedna rada. Druga taka rada, żeby myśleć jednak o drugiej nodze, niestety, bo jeśli się tylko na przykład postawi na muzykę, to powiedzmy sobie jeszcze, że tych muzyków, którzy się utrzymują z muzyki, to jest jakby niewiele, no bo widzimy oczywiście Dawida Podsiadło, samych i super, prawda, wyprzedają stadiony, ale takich osób w Polsce, tak, ja mówię o Polsce, jest może 10, 12, no więc jest to bardzo, bardzo mało, widzę, prawie jak w totolotku, a często osoby, które są bardzo znane, które nawet wygrywają festiwale w Opolu, też muszą na przykład uczyć, powiedzmy, muzyki, żeby utrzymać się z tego, jeździć na jakieś warsztaty, gdzie uczą i to jest super oczywiście, że te osoby uczą, tylko no muszą wykonać większą pracę niż na przykład w Stanach, gdzie ktoś na przykład ma dwa hity i właściwie nie musi pracować, no chyba, że kupuje jakieś, nie wiem, prywatne odrzutowiec, no to wtedy ma kłopot, ale nawet Bob Dylan, taki znany bard, prawda, sprzedał cały swój katalog za kilkaset chyba bodajże milionów dolarów, także on, jego dzieci i wnuki nie muszą pracować, ale to zrobił dlatego, bo to jest ten moment, tak, za chwilę są kolejni wykonawcy i już ta muzyka Boba Dylana być może nie będzie taka popularna jak kiedyś. To jest ta druga podpowiedź. Trzecia taka, żeby cieszyć się też małymi rzeczami, bo jeśli na przykład nie będziemy się cieszyli, że na przykład wygraliśmy jakiś mały dzielnicowy na przykład konkurs, że napisaliśmy na jakieś lokalne gwiazdy, no to nie ucieszy nas też, że na przykład nie Madonna, mówi hipotetycznie, no bo to jest trudne, wykłada naszą piosenkę, bo to są jakby poszczególne szczeble. Na przykład pracowałem z bardzo różnymi wykonawcami. Kiedyś na przykład pracowałem z takim cygańskim zespołem Terneroma, już dawno, dawno temu, a też się cieszyłem, że na przykład trafiłem przez chwilę do muzyki cygańskiej, że na jakimś tam festiwalu ta piosenka była wykonywana. Cieszę się na przykład z tego, że udało mi się na przykład pracować z Enkiem Martyniukiem, bo to też wszyscy mówią, że to jest łatwe, no to niech ktoś spróbuje napisać piosenkę i dla Bajora, dla Dody i Martyniuka, no to naprawdę nie jest takie łatwe, tak, żeby te osoby to zasiewały, jeszcze nagrały na płytach. Ale mówię, trzeba się cieszyć właśnie z tych różnych małych rzeczy i nie nastawiać się po prostu na to, że od razu będę znany, bo w ogóle kompozytor raczej jest z tyłu, raczej rzadko jest znany, no może Robert Jansson kiedyś był znany, bo grał w zespole, też nosił czapeczkę, jak ja, natomiast no jednak zawsze znana jest ta osoba z przodu, więc trzeba albo śpiewać, albo być aktorką, no bo tak, no to jesteśmy trochę z tyłu. Ja się na przykład tym czuję dobrze, ja wolę komuś pomóc, zostać gwiazdą i tam parę razy mam wrażenie, że pomogłem, jednak Kasia Cerechwicka na pierwszej płycie skorzystała z moich piosenek, co prawda to nie była jeszcze ta przełomowa płyta, ale też napisałem wiele pierwszych piosenek, na przykład Luna, która w tym roku była na Eurowizji, co prawda był to kontrowersyjny, jak wiemy, występ, ale też pierwsze piosenki były skomponowane przeze mnie, więc często tym młodym wykonawcom pomagam, czy na przykład Ania Bercynta, której napisałem piosenkę, z którą ona wygrała debiutę właśnie na Opolu, więc często ten początek jest ważny. Nie wiemy, czy na przykład ta piosenka, tak jak w przypadku Ani Bercyn, zostanie sukcesem, wygra Opole, czy na przykład trafi no, do krainy nigdzie, jak to mówią, i po prostu kompletnie przepadnie. Dlatego wiemy, to jest loteria. No dobrze, jak już wymieniłeś tutaj Zenka Martyniuka, tak. Ja jestem bardzo ciekawa, czy mógłbyś opowiedzieć, jak doszło do waszej współpracy, tak? Jak się z nim pracowało, tak. Jak to było? Tak. No więc tutaj muszę powiedzieć, że zawdzięczam to Markowi Dudkiewiczowi, z którym napisaliśmy kilka piosenek, między innymi taką bardzo ładną piosenkę dla domu aktora w Skolimowie. To była taka ważna inicjatywa, też ja byłem jej współautorem, tam była i Małgorzata Kożuchowska, i był Daniel Olbryski, wielkie, wielkie gwiazdy polskiej sceny właśnie teatralnej i filmowej. No i on mówi, słuchaj, może byśmy napisali piosenkę dla Zenka. No co, o to dla króla Disco Polo, w ogóle nierealne, na pewno nie będzie chciał. No i na początku powstał tekst Nie wolno zabić tej miłości, w której Zenek wspomina swoją pierwszą miłość, czyli oczywiście swoją żonę Danutę. I napisałem tą piosenkę dosyć szybko, jakoś te słowa mnie zainspirowały i Marek Dudkiewicz zadzwonił do Zenka, wysłał mu to i na przykład Zenek w ciągu chyba godziny do niego dzwonił, już grał na gitarze tą piosenkę, więc już było dobrze. Oczywiście on tam troszkę zmienił później tam kilka rzeczy w tej strukturze piosenki. Ale bardzo się z tego powodu ucieszyłem, no bo to była wielka satysfakcja. Jakby to był też taki moment, że Zenek na przykład przez trzy kolejne Sylwestry Marzeń wykonywał moją piosenkę i często po godzinie 12, więc to była wielka satysfakcja.
ale oczywiście starałem się to trzymać jakby dla bliskich osób, no teraz już jakby jest więcej osób o tym wie, bo też to budzi jakby tam hejt. Ja uważam, nie ma się z tym hejtem jakby tam strasznie stresować, tylko robić swoje. I piosenka to jest dobra piosenka, ta piosenka też zagrana na pianinie się obroni, bo to jest po prostu ładna melodia i tak naprawdę to jest muzyka popowa, no już akurat wykonawca jest z disco polo spoko, natomiast jest to tak naprawdę muzyka popowa. Mm-hmm. No tak, ale to nie jest jedyna piosenka, którą napisałeś. Nie jedyna, tak. Dla pana Zenka Martyniuka. Tak. Jeszcze jest ta Classic Rock, właśnie z taką ciekawą opowieścią o dziewczynie, która jeździ po całym świecie, ale cały czas myśli o tym swoim ukochanym. Teraz mam nadzieję, że będzie nagrana taka trzecia ballada, właśnie z kolei też przez Zenka, no ale też jest piosenka bardzo popularna zespołu Weekend. Tak bardzo chcę być z tobą, którą napisałem właśnie dla Radka Liszewskiego i też tej piosenki jestem, nie będę ukrywał, dumny, bo też leciała w telewizji, w Polo TV i tak dalej, była popularna i wiem, że to jest jeden z takich no, większych przebojów w ostatnich latach Weekendu, chociaż oczywiście tak zwane święte gra, czyli ona tańczy dla mnie, no to wiadomo, tej piosenki nie przebijemy, a są takie strzały jak przez twoje oczy zielone, więc to jest, się zdarza raz w życiu i tego już, ale trzeba się też cieszyć z innych piosenek, mówię, no mamy jedną wielką różę, ale też mamy kwiaty polne, z tych kwiatów polnych dokładnie, trzeba się dokładnie cieszyć i je sobie wąchać. Mhm, dokładnie. Czyli muzyka rozwija, ale także łączy. Tak, no mam nadzieję, że łączy też pokolenia. Staram się też pracować z różnymi wykonawcami w różnym wieku. Właściwie chyba najmłodsza moja wokalistka miała, nie wiem, 15 czy chyba 16 lat. Już nie liczę dzieci, które się bały w mojej piosenki, bo tego też było dużo. A w tej chwili pani Helena nagrała naszą piosenkę z Jackiem Cyganem, Helena Norowicz. I ona ma w tej chwili, czego nie ukrywa, no w tym roku będzie miała 90. rocznicę urodzin, no więc wiek bardzo taki szlachetny. No tak, no tak. Super, Marcin, bardzo ci dziękuję. Życzę oczywiście wielu sukcesów. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Moim gościem był Marcin Nierubiec, kompozytor. Dziękuję bardzo.